Kamil Żona, jeden z bardziej aktywnych wśród rekordzistów w spotkaniu pucharowym z LKS-em Bestwina, ale przyznasz, kruszenie bestwińskiego muru trwało dość długo. No tak, trochę boisko nam utrudniało ten atak pozycyjny, no bo piłka gdzieś tu stawała w tej wodzie, ale gdzieś tam mieliśmy, myślę, przewagę i było kwestią czasu, kiedy zdobędziemy tą bramkę. Cieszę się, że udało się już to w pierwszej połowie i gdzieś tam to dociągliśmy do końca potem. Niemniej trzeba podkreślić, iż gospodarze mieli kilka swoich szans, przynajmniej na otwarcie pierwszej części spotkania. Tak, tak, tu trzeba ich na pewno pochwalić, bo bardzo mądrze nas kontrowali. Jak na zespół tam dwie klasy niżej, no to naprawdę dobrze się zaprezentowali na naszym tle. No i przechodząc już po raz ostatni do wątku gospodarzy, umieli skorzystać z prezentów drugiej części. Tak, tak, no tu, tak jak powiedziałem, gdzieś ta piłka wodna w tej drugiej połowie płatała troszkę figle, no i piłka stanęła w wodzie i gdzieś tam ta bramka padła pechowo. Troszkę nas to musiało zmotywować, żebyśmy dalej podkręcili tempo, no ale cieszę się, że się udało to. W sposób nie zauważyć, że Marcin Wróbel jest chyba najskuteczniejszym napastnikiem Europy w tym tygodniu. No tak, no oby to teraz potwierdził w lidze. No i bramka Michała Czernka. No, bardzo ładna bramka. Nikt się nie spodziewał, a to proszę, umie zagrać na jeden kontakt i strzelić ładną bramkę. Stadiony świata, przyznasz. No, mogłaby kandydować do bramki miesiąca. A jak byś ocenił w skali 1 do 10 grę rekordzistów jako całości w tym spotkaniu? Myślę, że gdzieś tu 7 bym dał, bo ten atak pozycyjny gdzieś tam fajnie wychodził, stwarzaliśmy sytuację i tak dalej, ale te minus 3 może za te gdzieś tam kontry, na które się nadzialiśmy w obronie. W drugiej rundzie czeka kolejny trudny rywal z bielsko-tyskiej okręgówki Czarni-Jaworzy. No nie pozostaje nam nic innego jak wygrać i przejść do następnej rundy i kontynuować tą pasę dalej. Czego serdecznie życzymy. Dziękuję bardzo.